Przedstawiamy montaż urządzenia pokładowego w samochodzie marki MAN TGX 18460. W pierwszej kolejności należy przyciągnąć kable zasilające, tak żeby nie były widoczne w samochodzie. Najlepiej wzdłuż szyby, a następnie rozbierając słupek na dół do skrzynki bezpieczników. Jak widać, kabel już jest przeciągnięty, teraz należy go odpowiednio podłączyć. Kable należy spiąć opaskami, żeby nie plątały się z innymi i wyglądało to estetycznie.
rozpoczynamy montaż urządzenia OBU Toll for Europe zgodnie z instrukcją obsługi i montażu. Przewód czerwony podpinamy pod pin plusowy, tak zwaną 30, czyli napięcie stałe, które jest doprowadzone od akumulatorów. Kolor czarny podpinamy pod pin, który jest zasilany napięciem, tak zwaną 15, które pojawia się po przekręceniu stacyjki, czyli podaniu za prąd. Przewód brązowy stanowi masę, połączenie masowe, tak zwana 31. Teraz pokażemy, jak znaleźć odpowiednie piny w konkretnym samochodzie. Potrzebujemy miernik elektryczny i kolegę, który nam zacznie prezentować. Kolega przykłada do punktu masowego jedną elektrodę i do punktu, w którym podejrzewa, że jest napięcie. Napięcie się pojawia. Teraz kolega odetnie napięcie. Spada nam na zero. Cały czas wyłączoną posiadamy stacyjkę. Czyli ustaliliśmy, gdzie jest, ma być podłączony przewód koloru czerwonego, tak zwana 30. Teraz poszukujemy miejsca na przewód koloru czarnego, tak zwaną 15. Kolega przyłożył, miernik pokazuje 0. Kolega drugi, który nam pomaga, podaje zapłon na samochodzie. Deska zaczyna żyć. Miernik również wskazuje 25. Kolega teraz chwileczkę, proszę poczekać, będziemy mieli jego rękę, wyłącz. Spada na 0. I to wszystko. Tak, przy takim podłączeniu urządzenie będzie działało prawidłowo i nie będzie występował żaden problem. Dziękuję.